mistrzostwach Superlidze tenisa stołowego w tym sezonie na hali Olimpii Unii Grudziądz, podaje Chojnowski. No i teraz próbował takim mocnym topspinem. Szybciutko. Teraz Chojnowski po siatce. Będzie podawał Lewandowski, więc pierwsze swoje podanie przegrał. No i teraz pierwszy punkt zdobyty przez zawodnika Olimpii Unii Grudziądz. No ale przede wszystkim ładnie to zrobił Tomek Lewandowski, nawet najpierw takim topspinowym backhandem. No ale Chojnowski potrafi zdobywać punkty. Net. Jeszcze jeden net, a więc jeszcze jeden net i będzie tutaj kara. W taśmę trafia Tomek Lewandowski. Dobry taki króciutki serw Lewandowskiego. No i od razu Chojnowski wykorzystał swój długi zasięg ramion, tak aby tylko leciutko przebić tą piłkę. No i teraz znalazł wolną lukę w lewej stronie stołu Tomek Lewandowski. O, dobrze zna tą halę, on wie jak tutaj grać. Ależ pięknie próbował forehandem zakończyć to Patryk Chojnowski. Zobaczmy to jeszcze raz, tutaj ładne backhandowe wymiany. No i tutaj minimalnie pomylił się Patryk Chojnowski. Czwarty punkt dla Tomka Lewandowskiego. Zły odbiór tego serwisu. Próbował szybką piłkę backhandową zagrać Patryk Chojnowski. Teraz myli się Lewandowski. 5-3. Minimalnie, ale próbował zagrać dobrą rotacyjną piłkę. W tej sytuacji tu nie wyszło. Teraz długi serwis w wykonaniu Patryka Chojnowskiego. No i odpowiedź Lewandowskiego za stół. Teraz pierwszy raz odrzucany od stołu w dniu dzisiejszym Chojnowski. No bezlitośnie to wykorzystał wicemistrz Polski, aktualny jeszcze wicemistrz Polski, Tomasz Lewandowski. Kolejny raz zagrana krótka piłka po taśmie. No i teraz mocno Chojnowski nie sięgnął tej backhandowej piłki. No i kolejny atak Chojnowskiego. No i proszę, jest już po 7. Zobaczmy jeszcze raz tą sytuację. Tutaj taki mocny atak. No i zły blok w wykonaniu Tomka Lewandowskiego. Teraz myli się z takiego backhandu Chojnowski. Piłka trafiła w stół. 8-8. Jest punkt dla zawodnika Olimpii Unii Grudziądz. Kolejny punkt zdobywa Tomasz Lewandowski.
9 punkt na koncie Tomka. No i wyrównuje Chojnowski. Będziemy mieli emocjonującą końcówkę. Tutaj pomylił się Tomasz Lewandowski. Odrzucony od stołu. No i złapał tą piłkę po taśmie. Jeszcze próbował Tomek Lewandowski. No ale piłka trafiła w kancelarię. Przeprosił. Po dżentelmeńsku. Oczywiście Patryk Chojnowski. Tutaj właśnie nie sięgnął tej piłki. Sięgnął tą piłkę, ale nie trafił w stół Tomek Lewandowski. Net. A więc teraz jeszcze jeden net będzie ukarany punktem, który w konsekwencji będzie setem dla Chojnowskiego. Ależ Lewandowski teraz wykorzystał złe ustawienie Patryka Chojnowskiego. Proszę zobaczyć, ile miejsca zostawił tutaj z tej lewej strony. Patryk Chojnowski, no i mistrz paraolimpijski z Londynu, nie sięgnął tej piłki. Mamy grę na przewagi. Teraz trafił Chojnowski. No i ma drugą piłkę setową zawodnik ASTS z Olimpii Unii Grudziądz. No i jest set dla Chojnowskiego. 12 do 10. No i czas dla Piotra Szafranka, który teraz będzie tłumaczył to, jak grał Patryk Chojnowski w secie numer 1 tego spotkania. Tomek Lewandowski, grający trener drużyny akademików z Rzeszowa. Zawodnicy z Rzeszowa do Grudziądza przyjechali w dniu wczorajszym. Dzisiaj rano trening na hali przy ulicy Piłsudskiego. No i zaczynamy. Przystanie 0-0. Seta numer 2. Pierwszy punkt zdobywa Lewandowski. Chojnowski również tym samym odpowiada. Teraz Lewandowski minimalnie przypomnijmy, że celuloidowe piłeczki zostaną zastąpione od nowego sezonu piłeczkami plastikowymi. Teraz ładny atak Tomka
Lewandowskiego, no i lekko zirytowany Patryk Chojnowski. Tutaj proszę dać właśnie w jaki mocny sposób zaatakował Tomasz Lewandowski. Wykorzystał błąd w ustawieniu zawodnika STS Olimpii Unii. Teraz myli się Lewandowski. No i kolejny punkt zdobyty przez Patryka Chojnowskiego. Teraz byli się Lewandowski, przypomnijmy, drużyna Olimpii Unii Grudziądz na miejscu trzecim w tabeli Superligi Tenisa Stołowego. W tabeli wschodzący Białystok Superligi Tenisa Stołowego. Teraz kolejny punkt zdobywa Chojnowski. Chojnowski jest znany z tych swoich ekspresyjnych radosnych cieszynek przy stole. No ale przypomnijmy, że jeszcze w poprzednim sezonie między innymi z Chojnowskim tak wesoło nie było. Był to zawodnik bardzo, możemy powiedzieć, wybuchowy. Ma na swoim koncie wiele kartek. 9-3. Teraz 6 punktów z rzędu zdobyte przez zawodnika ASTS Olimpii Unii. Kolejny punkt dla zawodnika z Grudziądza. Dziesięć cztery. Masz też 6 piłek setowych. Patryk Chojnowski. No i teraz proszę, zawodnicy wymieniali się takimi krótkimi piłeczkami. No i nagle przyłożył potężnie Patryk Chojnowski. No i on prowadzi w tym spotkaniu 2-0. No i czas na to, żeby zobaczyć, co się dzieje w boksie Tomasza Lewandowskiego, obok niego Filip Szymański. Zawodnik, który wrócił do Polski, zgłaszał również swój akces drugi w drużynie Olimpii Grudziądz. Jednak no, nie skorzystali z jego usług włodarze grudziąckiego klubu. No a tam Piotr Szafranek, Patryk Chojnowski, no i spokojnie oglądający na razie to wszystko Patryk Zatówka, który dzisiaj na trójce z Filipem Szymańskim. Pierwszy punkt zdobywa Lewandowski. No i proszę, ładnie forehandem wykończył tą akcję Patryk Chojnowski. No i kolejny punkt dla Chojnowskiego, a tam w rogu rozgrzewają się już Tomisław Kolarek, a także Paweł Chmiel, bo oni w drugim pojedynku odrzucony od stołu, ale atakuje
Patryk Chojnowski. Bardzo ładna wymiana. Jeszcze piłka w stole. Ależ piękna wymiana, Chojnowski! Ależ to zrobił Patryk Chojnowski. Zobaczymy jeszcze raz. Mocne ataki Lewandowskiego. Walczył Patryk Chojnowski. No i teraz tutaj ładny atak. Przepiękny forehandem w wykonaniu zawodnika z Grudziądza. Kolejny punkt dla Chojnowskiego. Chojnowski kontroluje już przebieg tego spotkania. No i o timeout poprosił Tomek Lewandowski. No i wracamy po tej przerwie dla Tomka Lewandowskiego. Jest kolejny punkt dla zawodnika z Grudziądza. Pięć jeden. Lewandowski zdobywa swój punkt. No i teraz tak została ta piłka na rakietce Tomka Lewandowskiego. Widać było dużą rotację włożoną w to uderzenie. Myli się teraz z serwisem Chojnowski, 6-3. Kolejny punkt dla Chojnowskiego. 7-3. Bardzo blisko wygrania tego pojedynku. Patryk Chojnowski. Teraz myli się minimalnie. Net 7-4. Podaje Lewandowski. No i teraz nie wykorzystał Chojnowski swojej okazji. A przed meczem zostały zaprezentowane kibicom dwie diamentowe rakietki dla drużyny roku ASTS Olimpii Unii Grudziądz i trenera roku Piotra Szafranka. Teraz zmieni się Tomek. 8 punkt. Sięgnął tą piłkę Chojnowski, no i nie wybrakowało, a ta piłka wpadłaby jeszcze w stół. No i trafia w siatkę Patryk Chojnowski, no i o czas prosi szybciutko Piotr Szafranek. Thank you.
podaje Lewandowski. No i dużo szczęścia miał w tej sytuacji Tomek. I zobaczmy to jeszcze raz. Tutaj ta piłka przeleciała po siatce. No i wylądowała w polu Patryka Chojnowskiego. Teraz w końcu po tej przerwie zdobywa punkt Chojnowski. On już tylko dwie piłeczki od wygrania tego spotkania. Jest punkt dla Lewandowskiego. Lewandowski no musi teraz zagrać koncertową tą końcówkę, jeżeli jeszcze chce wrócić do meczu. Dziesiąty punkt dla Patryka. No i czy Patryk jest jeszcze w stanie tutaj przed tą grą na przewagi zdobyć ten jeden punkt? Koniec, koniec! 11-9, 3-0. Patryk Chojnowski pokonuje Tomka Lewandowskiego. Za chwilę drugi mecz między Tomisławem Kolarkiem a Pawłem Chmielem.